Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu. Przed niespełna kilkunastoma minutami premier Mateusz Morawiecki na odprawie ze Strażą Graniczną w Kuźnicy Białostockiej stwierdził, że reżim Łukaszenki wybrał granicę polsko-białoruską do dokonania prowokacji. Polega ona na tym, że popychani w kierunku polskiej granicy mają być Irakijczycy, ludzie, którzy mają stanowić instrument w polityce zagranicznej Łukaszenki. O tym, do czego dąży i jaki jest cel działania Aleksandra Łukaszenki, już za chwilę w programie Republika po południu. A moim Państwa gościem jest pan Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom. Witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, panie prezesie, jak to jest? Po co reżim Łukaszenki organizuje takie, nie wiem, swoiste biuro turystyczne, ściąga samolotami, bo też trudno sobie wyobrazić, żeby tyle tysięcy kilometrów przeszli na piechotę ci ludzie nad polską granicę? No, reżim Łukaszenki kontynuuje wojnę hybrydową, która jest przeciwko Polsce, przeciwko Litwie, przeciwko Łotwie, ale najbardziej przeciwko Polsce i Litwie, ponieważ Polska i Litwa jako największe kraje, które udzieliły największej pomocy dla represjonowanych Białorusinów, którzy wsparli społeczeństwo białoruskie. No i Łukaszenka w taki sposób się zemści, a również pokazuje, jaki on jest kozak, przepraszam, że tak powiem, swoim kolegom z Rosji i innych krajów tam dalej na wschód. A czy tutaj aspekt finansowy, o którym tak się mówi w prasie, czy on ma znaczenie? Bo dochodzą informacje, że ci ludzie no, po prostu duże pieniądze płacą, kilkanaście tysięcy dolarów za przyjazd na teren Białorusi. I że podobno ma tym dowodzić syn Aleksandra Łukaszenki. Oczywiście to też ma duże znaczenie. Syn Aleksandra Łukaszenki nadzorował wszystkie służby specjalne do ubiegłego roku, 2020, i również kontrolował wszystkie intratne biznesy na terytorium Białorusi. No i te sankcje, które były wprowadzone przez Unię Europejską, oni oczywiście zaczynają pracować. Oczywiście od 1 stycznia będą jeszcze bardziej bolesne. No i Łukaszenka w taki sposób z jednej strony zarabia pieniądze, a z drugiej strony kontynuuje wojnę hybrydową, bo bardzo obawia się kolejnego pakietu sankcji i bardzo się obawia tego 1 stycznia 2022 roku, no, kiedy gospodarka Białorusi tego wszystkiego może nie wytrzymać. No i później może być już prawdziwa rewolucja, tylko nie taka pokojowa, którą mieliśmy w 2020 roku i która przegrała, a tylko już niestety obawiamy się tego, że może dojść do rozlewu krwi, i to dużej krwi, bo Łukaszenka nie powstrzyma się nie przed niczym. To jak rozumiem, pomysł Aleksandra Łukaszenki jest taki, żeby zaszantażować kraje Unii Europejskiej kolejną falą migrantów, tym razem przechodzących przez polską granicę. Absolutnie, absolutnie, dokładnie tak. I bardzo dobrze, że polski rząd i polski premier podjął decyzję o ochronie granic. Nie może być przekroczenia granicy nielegalnie. I jak tylko wejdzie jedna, dwie, trzy osoby, to tutaj jutro będą miliony albo setki tysięcy uchodźców. Łukaszenka po prostu wykorzystuje tych biednych, nieszczęsnych ludzi w swoim interesie, w swojej grze politycznej, mając na uwadze, że Polska, jak i wszystkie inne kraje Unii Europejskiej, podpisali wszystkie umowy międzynarodowe i właśnie muszą udzielić azylu tym osobom. Tylko no tutaj sytuacja jest naprawdę hybrydowa i Polska mimo wszystko, mimo różnych apeli, no nie może pozwolić sobie na to. Także my tutaj jako białoruska społeczność też popieramy taką decyzję, bo jak tylko tutaj przejdą kilkadziesiąt osób, Łukaszenka po prostu wygra,
a trzeba, żeby przegrał tą sytuację, jakaby trudna, ciężka ona nie była. I bardzo dobrze, że Polska już wysłała pierwszą pomoc humanitarną i też zadeklarowała, no właśnie, że o to chciałem zapytać, bo transport z pomocą humanitarną przeznaczoną dla tych ludzi, co by nie było w ciężkiej sytuacji, czeka przed przejściem granicznym. Nie ma żadnej odpowiedzi władz białoruskich. Czy pan się spodziewa, że reżim białoruski wpuści ten konwój na teren Białorusi? Ja uważam, że jednak reżim białoruski nie wpuści tego konwoju na teren Białorusi. To są osoby, które były przerzucone łukaszenkowskimi samolotami na terytorium Białorusi, żeby wykorzystać później ich losy, ich dzieci w tej wojnie hybrydowej. To jest po prostu zbroja. Te ludzie, niestety, muszę tak powiedzieć, zbroja Łukaszenki, w rękach Łukaszenki, który po prostu ich bezczelnie wykorzystuje przeciwko Polsce, przeciwko Unii Europejskiej i przeciwko innym krajom graniczącym z Białorusią. Także Polska bardzo dobrze zrobiła, że wysłała ten konwój i powiedziała, że jest gotowa pomóc, tylko pomóc po tej stronie granicy, bo to nie oni nie przyszli na piechotę z Afganistanu, czy z Iraku, czy z innych krajów, a tylko przyleciali zorganizowanym transportem, który był zorganizowany przez Łukaszenkę i jego ludzi. A te pieniądze, które ma na tym podobno zarabiać pan Łukaszenko, starszy czy młodszy, już tego nie rozstrzygniemy, to na co one zostaną przeznaczone? Bo ja mam takie wrażenie, że na pałki milicyjne przede wszystkim. Na pałki milicyjne przede wszystkim, bo tylko OMON, tylko służby specjalne, to tylko dzięki temu Łukaszenka wciąż utrzymuje się u władzy. Większość społeczeństwa jego, mimo bezprecedensowej fali represji, nie popiera. Wciąż nie popiera. I również mamy fundusz Łukaszenki od 1995 roku, który nie jest kontrolowany przez żaden, nawet Łukaszenkowski parlament, przed żadną instytucję. Nie wiemy, dokąd idą te pieniądze, ale bardzo prawdopodobnie idą tam, albo jeszcze gorzej, idą po prostu do kieszeni Łukaszenki i jego przybliżonych ludzi, bo on to uprawia od 27 lat. Jeszcze w 1995 roku była próba publikacji raportu o korupcji w otoczeniu Łukaszenki. A wtedy on jeszcze nie miał całej władzy, a po 96 roku ma absolutną władzę. Także te pieniądze wydaje tam, gdzie chce, albo lokuje, nie wiemy gdzie. Pan, jeżeli dobrze zrozumiałem, twierdzi, że jeżeli Polska by przepuściła te 20 parę osób, to Aleksander Łukaszenko przywiezie kolejne, już nieograniczoną ilość kolejnych migrantów. A co zrobi, jeżeli Polska nie wpuści na swoje terytorium tych ludzi? No bo wtedy pełna odpowiedzialność za ich los spoczywa, zresztą tak jak dzisiaj, na państwie białoruskim. No to będzie ich dalej wykorzystywał, tak jak to robi teraz. Przecież jego propaganda twierdzi, że Polacy ich nie wpuszczają, że Polacy strzelają. Polacy po prostu bronią swojej granicy państwowej od nielegalnego przekraczania przez te osoby. No i te osoby będą wciąż wykorzystywane. Tylko jeżeli Polska nie powstrzyma tego, to rzeczywiście tych samolotów będzie nie dziesiątki, a setki. Być może jeszcze Rosja mu w tym pomoże, jestem pewny, że pomoże. I będą w taki sposób dalej destabilizować najpierw Polskę, Litwę i Łotwę, bo to jest granica wschodnia Unii Europejskiej. A później, jeżeli ten precedent się uda, będą po prostu tą falę emigrantów kierować dalej na całą Unię, żeby spowodować kryzys migracyjny, żeby po prostu destabilizować wszystkie instytucje unijne i żeby ta Unia miała kłopoty i ta Polska i Litwa mieli coraz większe kłopoty, żeby obalić te rządy, które demokratycznie wybrane w tych krajach,
i żeby być może przyszli takie rządy, które będą bardziej prorosyjscy, bo o to zabiega Rosja. I jestem przekonany, że Łukaszenka robi to w porozumieniu z Putinem, w porozumieniu z Rosjanami, bo ich celem jest dalsze osłabienie Polski, a również Unii Europejskiej. Władze polskie zapowiedziały budowę takiego płotu z drutu kolczastego. Granica z Białorusią jest dosyć długa, to jest ponad 400 kilometrów, trudna do upilnowania. No ale też mam takie obawy, że ludzie na Białorusi zrozumieją to jako gest nieprzyjazny w stosunku do narodu białoruskiego, że Polacy chcą się jakoś od Białorusinów odgradzać. Nie widzi pan takiego niebezpieczeństwa? Polacy już udowodnili, na ile polskie społeczeństwo, polski naród jest solidarny. Udowodnili to w ciągu ostatniego roku, już nawet ponad roku. I tutaj już tutaj się nic nie zmieni. Żadna propaganda łukaszenkowska nie będzie skuteczna i nie będzie innego, bo ta solidarność ze strony Polaków, ze strony polskich władz wciąż jest bardzo, bardzo duża i ważna, ale decyzja albo pomysł o wybudowaniu płotu, kiedy ma się takiego sąsiada nieprzewidywalnego, dyktatora, który utrzymuje władzę wyłącznie dzięki służbom specjalnym i pałkaczom, no nic innego niestety Polsce i innym krajom Unii Europejskiej graniczącym z Białorusią nic innego niestety nie pozostaje. Jedyna szansa to zmiana rządu na demokratycznie wybrany, który będzie współpracował z naszymi sąsiadami, z Polską, z Litwą, z Łotwą. A jest na to szansa, bo pan powiedział taką niesłychanie smutną dla mnie rzecz, że ta rewolucja, piękna rewolucja białoruska, pokojowa, że ona przegrała. Czy już nie ma szans na to, żeby sytuacja się zmieniła na Białorusi bez rozlewu krwi? W tej chwili takiej sytuacji raczej nie ma. W tej chwili społeczeństwo jest bardzo, bardzo zastraszone, przestraszone, bo codziennie odbywają się wyroki, codziennie zapadają wyroki na długie lata. Także w tej chwili ta sytuacja nie jest możliwa. Ale nie wiemy, co się zmieni jutro, pojutrze, czy nie wiem, po nowym roku, kiedy sankcje rzeczywiście będą działać. Także wszystko może się zdarzyć. Niestety, musimy stwierdzić, że rewolucja przegrała, ale musimy działać, kontynuować nasze działania i tutaj na imigracji, i również wewnątrz Białorusi, ponieważ będzie nowe okno możliwości i tutaj Zachód ma wspierać nas, ponieważ każdy w interesie Zachodu, w interesie Polski, w interesie wszystkich nas jest demokratyczna, niepodległa Białoruś jako państwo, przewidywalna, a nie terroryzm państwowy, który uprawia Aleksander Łukaszenka, między innymi podrzucając tysiące uchodźców na granicy Białorusi z Unią Europejską, z Polską i Litwą przede wszystkim. Bardzo panu serdecznie dziękuję za to spotkanie. Trzymamy, ja przynajmniej trzymam na pewno kciuki za naród białoruski, za to, żebyście mogli żyć tak, jak chcecie. Dziękujemy za wsparcie i za solidarność. Gościem programu Republika po południu był pan Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom. Kłaniam się i zapraszam już za chwilę na program Wolne Głosy.